Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, kid. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm building my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Like a nigga, not me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Cockpit. In other words, you can't touch me. No, it's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. Wysoka wygrana na zakończenie tej takiej miniserii domowej. Jak ten oceni to spotkanie? O, w pierwszej połowie jeszcze czuliśmy czuliśmy skutki środowego spotkania. Musieliśmy wejść na te swoje na najwyższe obroty, więc ta pierwsza połowa nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Za dużo zbiórek w ataku nam drużyna ze Zgierza zrobiła, to na pewno był też problem dzisiaj. Ale już druga połowa już wyjaśniła wszystko, więc jesteśmy zadowoleni z takiego zwycięstwa. Właśnie, czy taka wysoka wygrana może podbudować morale po porażce z ŁKS-em? No, jak najbardziej. Drużyna bardzo chciała się zmazać tą plamę ze środową, więc na pewno takie zwycięstwo jest potrzebne jeszcze w takich rozmiarach, to na pewno cieszy. Jednym z elementów, który został dzisiaj poprawiony w stosunku do poprzednich, była na przykład skuteczność rzutów wolnych. Czy to był element, na którym szczególnie sztab szkoleniowy pracował? Nie mieliśmy na to czasu. Mieliśmy jeden trening po meczu środowym. Oczywiście rzuty zawsze są na treningu, zawsze rzucamy. Więc tu trzeba na pewno powiedzieć o randze spotkania. Mieliśmy dużą przewagę, więc obciążenie psychiczne jest dużo mniejsze. Jeżeli prowadzisz 30 i masz w czwartej kwarcie osobiste, to zupełnie inaczej się staje, a inaczej jak masz minus 2, 30 sekund do końca, musisz dwa trafić. Ale pracujemy cały czas nad tym. Wiemy, że to jest problem i w jeden dzień się nie dało tego na pewno tego problemu wyeliminować. No, natomiast pracujemy na każdym treningu. Teraz będziemy mieli cały tydzień do przepracowania przed ważnym meczem w Tarnowi. I ten element właśnie rzuty wolne na pewno zwracamy większą uwagę i mam nadzieję, że to się poprawi po prostu. Też takim aspektem, który może chyba zadowolić, jest dyspozycja powracających po kontuzji, po dłuższych przerwach Mikołaja Groda i Aleksandra Filipiaka. Ten drugi zagrał dzisiaj chyba bardzo dobry mecz, co może być dobrym zwiastunem dla trenera. Tak, zgadza się. Widzieliśmy, Ole pociągnął tą pierwszą połowę niesamowicie, trafił dwie trójki, świetny defense, fajnie dyrygował chłopakami w ataku, więc ten nasz Olo z tamtego sezonu wraca. Tak samo można powiedzieć o Mikołaju, który jest coraz groźniejszy z obwodu. Troszeczkę szukamy jeszcze miejsca pod koszem, tam jest ciasno dość, natomiast Mikołaj jeszcze spokojnie ma czas, żeby ten low post poprawić. Ważne, że jest już groźny z obwodu, do tego przyjdzie spod kosza, więc już będzie później nie do zatrzymania. Kwestia czasu. Przed drużyną będzie ważny mecz z Tarnowią. Czy możemy już się w nim spodziewać Jakuba Dłoniaka? Na to liczymy, że Kuba będzie już w przyszłym tygodniu trenował. Musimy delikatnie z głową wchodzić w ten trening. Musimy dozować te obciążenia, żeby nic tam... Te mięśniowe sprawy są, nie są fajne, więc tu można... Jak za bardzo przeholujemy, to można się zdziwić i pogłębić sobie problem. Jest ważne, żeby Kuba spokojnie wracał i liczę na to, że już za tydzień będzie do gry. Kuba sam już zgłasza chęć gry, więc ja jestem dobrej myśli, a to jest zdrowie i to pokaże ten tydzień, co będzie z Kubą. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah.